Zaczniemy od tego, co Tamara mówiła w różnych liczbach. Generalnie prawie 3 miliony ludzi ogląda ten serial. Czy wy jesteście zaskoczone takim odbiorem? Bo to jednak kawał historii, ciężkiej historii naszego kraju, a takie zainteresowanie. Jesteśmy na pewno zaskoczone, że na przestrzeni pierwszych odcinków prawie o 500 000 wzrosła oglądalność, więc może to świadczy o tym, że ten sezon jest jeszcze lepszy realizacyjnie. Miejmy nadzieję. A może też i właśnie tematyka, bo przecież my znamy historię naszego kraju. Historia, której się uczyliśmy w szkołach, no troszeczkę różni się od tego, a wy tutaj pokazujecie przez kreację swoich bohaterek i można naprawdę poznać kawałek historii. Taka żywa historia, prawda? Tak, żeby się właśnie nie skupiać na tych historycznych datach, tylko na tym próbować sobie wyobrazić, co ci ludzie mogli wtedy czuć, jak mogli się zachowywać, jak wyglądało ich codzienne życie. A zdarza się, że ktoś was na ulicy zaczepi imieniem waszej serialowej postaci? Nie, mi się zdarzyło parę dni temu. Tak pani ze mną wołała: Irka! Nie, to faktycznie najczęściej, jeżeli w ogóle ktoś mnie rozpoznaje, to woła per Ewka. Natomiast to się wydarza tylko wtedy, kiedy mam czerwoną szminkę na ustach, tak jak w serialu. Jak jestem prywatnie, to bardzo rzadko ktokolwiek potrafi połączyć bohaterkę razem z moją osobą. Ewka to niezły charakterek, prawda? Dziewczyna o umiejętnościach troszeczkę takich kryminalnych, delikatnie można powiedzieć. Jest brawurowa. Jest. Myślę, że w niej mieści się każda potencjalna cecha, bo można o niej powiedzieć wiele, że jest wybuchowa, taktyczna czasem, bywa nieracjonalna, jest bardzo energiczna. Myślę, że wszystkich zaskoczyła swoim postępowaniem w tym trzecim sezonie i myślę, że finał nawet nie dookreśli tego. Myślę, że ona sama nie wie do końca, o co jej chodzi i gdzie ulokuje te swoje emocje, więc myślę, że dla mnie to było ciekawym wyzwaniem, żeby jakoś to przeprowadzić w miarę realistycznie. No właśnie miałam cię o to pytać, bo mówisz o swojej bohaterce i jej brawurze z takim dużym uśmiechem, więc zastanawiam się, ile w tobie jest z tej Ewki brawurowej?